wybraliśmy takie klasyczne ogrodzenie, które będzie imitowało kamień naturalny. Jest to dosyć duża działka. Chcieliśmy wyeksponować ten dom. W związku z tym nie chcieliśmy się odizolowywać od otoczenia, a nasze ogrodzenie też miało być dodatkowym elementem, który stanowiłby ozdobę i eksponował nasz dom na zewnątrz. Stanął na jońcu. Oglądaliśmy kilkanaście realizacji w różnej kolorystyce jońca i najbardziej do gustu właśnie przypadł nam piryt. Firma Joniec zaczęła swoją działalność przed 25 laty. Od samego początku specjalizujemy się w produkcji ogrodzeń betonowych. Na przestrzeni ostatnich lat wprowadzaliśmy coraz to nowsze systemy ogrodzeniowe. Początkowo były to elementy w strukturze łupanej, tak zwany system GORC Deluxe. Następnie wprowadziliśmy Romę Classic, która charakteryzuje się równą strukturą bloczków betonowych. Występuje Roma w dwóch podstawowych systemach. Jest to Roma Classic oraz Roma Horizon. Na tej budowie wykonywane jest ogrodzenie w kolorze piryt w systemie GORC Deluxe GL38 w połączeniu z systemem GL22. Słupki w formacie 38x38 w tej konfiguracji są poszerzone do 76 cm. Podmurówka węższa w wymiarze 22 cm. Tego typu połączenie obydwu systemów nadaje bardziej przestrzenny efekt wizualny ogrodzenia. System GORC Deluxe składa się z elementów słupkowych oraz elementów murkowych. System GORC pozwala nam na budowę dowolnych form ogrodzeń. Możemy wykonywać ogrodzenia z niską podmurówką, z wysoką. Również możemy dzięki temu systemowi wybudować ogrodzenie pełne, pełny mur. Cechą tego ogrodzenia na pewno jest trwałość. Jest to produkt betonowy odporny na potencjalne zabrudzenia, uszkodzenia. Struktura betonu jest łupana, przypominająca bardzo często kamień naturalny. Kolorystyka elementów w przypadku GORC-a system oferuje 14 różnorakich kolorów, które będziemy w stanie dopasować do budynku, elewacji czy otoczenia na danej działce. Jest to system modułowy, który jest bardzo prosty w montażu. Tak naprawdę jesteśmy w stanie wykonać różnego rodzaju formy ogrodzenia. Słupki poszerzane, tak jak to widzimy w tej konfiguracji, murki o różnej konfiguracji wysokościowej, szerokościowej. Tego typu ogrodzenie wymaga wykonania pełnego fundamentu. Każdy region w Polsce ma inne zalecane głębokości fundamentów. My robimy na głębokości 1 metra. Jest on w gruncie wykopywany w szerokości 30 cm, ponad gruntem szalowany 18 cm, ze względu na to, żeby fundament nie był szerszy jak nasze ogrodzenie. Zalecamy wykonanie belki zbrojeniowej na całej długości ogrodzenia, drut zbrojeniowy żebrowany o średnicy 10-12 mm. W fundamencie oczywiście wykonujemy dylatację fundamentu oraz na istniejącym fundamencie wykonujemy izolację poziomą fundamentu w tym celu, żeby zabezpieczyć nasze ogrodzenie, nasze elementy słupkowe, murkowe przed dostawaniem się wody z gruntu do fundamentu, a z fundamentu do naszych elementów. Montaż ogrodzenia jest bardzo prosty. Układamy początkowo element słupkowy, do środka element murkowy, następnie kończymy dany element murkiem. Identyczna sytuacja na drugiej i na kolejnych warstwach. Układamy bloczki poprzez klejenie do pełnej wysokości, zalewamy jednorazowo maksymalnie 3-4 elementy. Zalewamy je betonem, następnie zakładamy daszki, na słupek wykonujemy kapinosy, uszczelniamy. Po okresie schnięcia betonu przystępujemy do impregnacji ogrodzenia, no i tak naprawdę ogrodzenie mamy już gotowe. Użycie kleju montażowego do klejenia bloczków jest bardzo istotne, choćby z tego względu, że zabezpiecza nam element słupkowy, murkowy przed przesunięciem się w trakcie zalewania bloczka masą betonową. Zalecamy, żeby zasylikonować spoiny poziome, jak i pionowe, w tym celu, żeby zniwelować ryzyko dostawania się wody z otoczenia do naszych elementów słupkowych i do naszego rdzenia. Wpływa to bardzo na żywotność oraz efekt wizualny naszego ogrodzenia. Uciekamy od czegoś takiego jak wymiar standardowy, dlatego że nie zawsze posesja da się podzielić na standardowe wymiary. Zawsze sugerujemy się, żeby ogrodzenie było zakończone murem,
na którym można zgubić różnicę. Następnym etapem jest zamocowanie bram, przęseł, furtek. Może to być od tradycyjnych drewnianych wypełnień przez bardziej nowoczesne, metalowe. Standardowo mocujemy bramy przęsła na kotwie chemicznej bądź kołkach rozporowych w odpowiednich miejscach. Wiertarką wiercimy miejsca pod dyble, pod kołki rozporowe, na których następnie mocujemy bramy przęsła oraz furtkę. Zalecamy impregnację betonu środkiem Joniec Protect, żeby zabezpieczyć strukturę betonu przed zabrudzeniem, nasączaniem się wodą oraz negatywnymi warunkami pogodowymi. Dodatkową cechą preparatu Joniec Protect jest uwydatnienie kolorystyki oraz struktury betonu. Tym sposobem możemy cieszyć się długotrwałym użytkowaniem ogrodzenia GORC Deluxe. Ogrodzenia Joniec montujemy od 9 lat. To jest produkt trwały, stabilny. Nic nie zmienia się, jeśli chodzi o wygląd, urok. Firma zrobiła bardzo fajny dla oka produkt, który jest jednocześnie bardzo, bardzo trwałym produktem. W pewnym momencie rozważaliśmy też wykorzystanie do budowy naszego ogrodzenia klinkier, ale odeszliśmy od tego, stwierdziliśmy, że jednak Joniec stwarza możliwości.